Porozumienie dla Częstochowy, wspólnie walczymy o samorząd. Pod takim hasłem w trosce o los demokracji kluby Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w czwartek 15 marca podpisały porozumienie, w ramach którego wspólnie zamierzają walczyć w wyborach samorządowych. Nasza dzisiejsza konferencja, na której ogłosiliśmy pewne porozumienie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, wpisuje się w pewien ogólnopolski porozumienie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na poziomie sejmików, na poziomie innych samorządów. Dochodzimy do wniosku, że władzą warto się dzielić, że warto budować wspólne bloki po to, aby dla dobra mieszkańców zwyciężyć i w przyszłości też rządzić, wsłuchując się w głosy mieszkańców, być blisko mieszkańców, a nie, tak jak tutaj mówili moi koledzy, centralizować władzę. Program Nowoczesnej i program Platformy bardzo się różni. Niemniej jednak wymagało to od nas dużego kompromisu, rozmów. Dla dobra mieszkańców zdecydowaliśmy, że potrafimy się porozumieć, aby walczyć o demokrację i o samorządność. Jest tych punktów, które nas łączy dość sporo i chcemy wypracować kolejne wspólnie właśnie z częstochowiankami, z częstochowianami. Będziemy ten program konsultować, będziemy na bieżąco informować o naszych ustaleniach. Także jest to początek, dobry sygnał do tego, że w Częstochowie można łączyć, nie trzeba się dzielić i do tego dążymy. Liderzy obu partii będą chcieli wystawić wspólnego kandydata na prezydenta. Na razie jego nazwisko nie jest jednak znane.